Siemanko, hophead i hophedzi. Jesteśmy właśnie w naszym barze, ale browar Gdynia, który jest jeszcze zamknięty, nikogo nie ma, ponieważ wszyscy są na festiwalu, a konkretnie mówiąc na Hewelce. Czyli festiwalu piw rzemieślniczych, który odbywa się w Gdańsku, dokładnie za nami. Dokładnie tak. A jego nazwa wywodzi się od Jana Heweliusza, czyli gdańskiego astronoma i piwowara, który browar odziedziczył po swoim ojcu. I co ciekawe, w tym właśnie browarze produkowano bardzo popularne piwo jopejskie, ale to jest temat na zupełnie inny odcinek. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście taki odcinek o piwie jopejskim. Na jego cześć powstało piwo Hewelius, które było produkowane w gdańskim Brzeszczu, a po zamknięciu browaru produkcję przeniesiono do browaru w Elblągu, który należał już do grupy Żywiec, więc no niestety piwo produkowano już na innych standardach. Na festiwalu oprócz dobrego piwa oczywiście nie może zabraknąć też dobrego jedzenia. I mamy tutaj masę food trucków i wśród nich na przykład hiszpańskie churrosy, jak tu widzicie. Tam są fryteczki. Tutaj można powiedzieć coś na wzór KFC, czyli kurczaki. Fryteczki belgijskie, hot dogi rzemieślnicze, jest oczywiście trójmiejski surfburger. Tu mamy jakąś knajpę inspirowaną jeszcze Dragon Ballem. I co, i zaraz coś pewnie zaatakujemy, nie? Także może klasyczną zapiekankę tutaj. Zobaczymy, musimy przemyśleć, na co najbardziej mamy ochotę i idziemy jeść. Oczywiście przekonaliśmy się, że najprostsze rozwiązania są najlepsze, więc skończyliśmy na hot dogu. Przykuło to naszą uwagę, ponieważ ten hot dog, jedna pozycja w menu nazywa się Hewelka, więc no, nie było innego wyboru. Mamy tutaj rzemieślniczą kiełbaskę, czyli zero chemii, świeżo wypiekaną bułeczkę. Jest naprawdę super. My się zabieramy za jedzenie. Co, widzimy się za chwilę. Generalnie, jako że jest ciepło bardzo na festiwalu, to postanowiliśmy też Was uraczyć rolami, różnymi lodami zrobionymi z naszego piwa. Jest tutaj ekipa z kawiarni Delicje, która się tym zajęła. Powiedz mi, jak powstają takie lody? No jakieś lody trzeba utwardzić. Zwykłe zamrożenie piwa nie stworzy nam tutaj lodów, ale około 70-80% tych lodów to jest czyste piwo. Więc to nie jest tak, że to są lody o smaku piwa, ale dosłownie jest piwa zrobione. Pokażemy tutaj, jak wyglądają lody. Staramy się dopasować jakby jakiś bazę lodową do smaków już wyczuwalnych w piwie, czyli na przykład jak mamy piwko z malinami, to też dodajemy odrobinę sorbetu malinowego i tak to się ładnie komponuje. Zastanawiamy się, co będzie pasować. Czasem mamy też czystsze lody, które są stricte piwnym sorbetem i one wtedy, no, zależy jak komu podejdą. Jak ktoś lubi taki ostry piwny smak, no to bardziej. I jak ktoś woli delikatniejsze, to mamy jakieś takie miksy, na przykład z owocowymi sorbetami albo z gorzką czekoladą, które też fajnie podkreślają naturalne aromaty tego piwa. Zjadłbym wszystkie. Tak patrzę, najlepsza pozycja dla tych, co mogą znać, ale browar, czyli piwo. No już prawie DDK, całe się sprzedało. Mozaik, prawie nie ma. Chyba widać, że dobrze schodzą. A jakie najlepiej schodzą? No, może tak, ze wszystkich. No bardzo duże zainteresowanie El Fruto wywołuje, bo ludzie lubią mango. I ludzie wracają, czy po jednym kubeczku już leżą w kącie? Różnie. Zdarza się, że ktoś bierze 4 porcje na przykład po 80 gram. To już jest, okay. To już jest dużo, jakby piwa się napić. To już jest dużo. Ja bym nie wrócił po takiej porcji. To wtedy już im starczy. Nie dlatego, że mi by nie smakowały, tylko myślę, że z innego. Zamroziłbyś się. Tak, zamroziłby mi się mózg i stwierdziłbym, że muszę posiedzieć w cieniu trochę. Jedna taka porcja może mieć nawet 8% zawartości alkoholu, więc okay. To jest tak około 80-100 gram, tak jakby taką setkę piwka się napić mocniejszego. Dam się na ciebie, poproszę najlepszą rzecz. Ci zrobię miks. Dobrze. Dostanę miks, po którym już nie wstanę. Połowa, czyli co mamy? Mango, czyli El Fruto. El Fruto i DDH Simco Mozaik. Dziękuję. Dzięki. Tak jak widzicie, lody pierwsza klasa. Powiem wam,
wam. Ciężko zjeść je jedną ręką, ale jakoś trzeba sobie radzić. I prowadzimy jeszcze też na festiwalu taką bardzo fajną akcję. I żeby wszystkim nie byłoby tak bardzo gorąco, to postanowiliśmy, że trochę tych pysznych lodów rozdamy też okredom do spróbowania. I akcja polega na tym, że trzeba z naszym hashtagiem, który jest tam. Mikołaj, pokaż hashtag. Właśnie z takim hashtagiem trzeba sobie zrobić foteczkę, wrzucić na Instagram, oznaczyć nas. I my w zamian za to dajemy Hopheadom kupon, który mogą wymienić na sorbet z naszego pysznego Heraksolota, bądź rezultu, jak to woli. Co? Troszeczkę się schudzić ten jakże gorący dzień. Jak mogliście zauważyć, mamy też na sobie nowe koszuleczki, czyli Ale Świeże Crew. Piję świeże, bo lepsze. A czemu lepsze świeże? Lepsze dlatego, że jest zminimalizowany czas od rozlania do podpięcia pod kran, przez co miel nie traci w ogóle swoich wartości, swojego aromatu. To piwo smakuje po prostu najlepiej. Jest przewożone w idealnych warunkach, czyli 8 stopni, więc świeżej się nie da i chyba lepiej się nie da. No i w tym przypadku mamy Easy Pale Ale, Citra. No i właśnie a propos tego chmielu, to jest składnik, który najszybciej traci ten swój aromat, więc no czuć różnicę, jak się pije świeżutkie, dzisiaj rozlane, dostarczone na festiwal, no. Warto spróbować, zwłaszcza w taką pogodę upalną, jaką mamy dzisiaj. Dokładnie tak. To było na tyle z Hewelki. Myślę, że przyszedł czas na nasz upragniony, ale chill. Tak. Połapiemy jeszcze chwilkę Hopheadów z naszym hashtagiem. Rozdamy troszeczkę więcej sorbetów z Heraksolota. I dobrego piwa. Tak. I potem sobie złapiemy ze szklanki porcję lodów. I będziemy szamać i pić. Pić i jeść, pić i jeść. Jeść i pić, pić i jeść. Tak. A wy co? Bądźcie spragnieni.